20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym urodził się naczelny dowódca, premier, generał Władysław Sikorski. Każdy naród ma swoich bohaterów. Jednym z bohaterów Polski jest syn tej ziemi, generał Sikorski. On też był jednym z tych, dzięki którym Polska wybiła się na niepodległość. On był jednym z tych, dzięki którym Polska odniosła zwycięstwo nad nawałą bolszewicką. Był wybitnym dowódcą, był wybitnym politykiem, był ministrem spraw wojskowych, premierem. To on w 1939 roku 30 września mianowany został przez prezydenta Raczkiewicza nowym premierem rządu Rzeczypospolitej, a 7 listopada został mianowany przez prezydenta RP naczelnym wodzem i generalnym inspektorem sił zbrojnych. To on na swoich barkach niósł odpowiedzialność związaną z przywróceniem Polski na mapę Europy, bo Polska po raz ponowny została z mapy Europy wymazana. Jego armia złożona była z konspiratorów, z zesłańców, złożona była z ludzi, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie w imię wolności naszego kraju. To zawsze jest najważniejsze, żeby służyć Polsce. To zawsze jest najważniejsze, żeby wychowywać kolejne pokolenia w poczuciu patriotyzmu, miłości do ojczyzny. Tak było w przypadku generała Sikorskiego. To było właśnie pokolenie ludzi, pokolenie niepodległości, pokolenie ludzi, którzy byli wychowani w poczuciu odpowiedzialności i obowiązku w stosunku do naszej ojczyzny. W niecałe pół roku po tragicznej śmierci generała Sikorskiego w Teheranie mocarstwa zdecydowały o tym, że Polska będzie pod panowaniem rosyjskim. Zabrakło generała Sikorskiego. Był to rezultat porozumienia pomiędzy naszymi sojusznikami. To było wydarzenie, które odcisnęło się piętnem na naszej historii. Wolność nie jest dana, wolność jest zadana. Wszyscy musimy z tego zadania wywiązać się, musimy starać się o to, żeby następne pokolenia żyły w Polsce wolnej. Jak mówiłem na wstępie, generał Władysław Sikorski, należy on do grona bohaterów naszego kraju.